Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Magdalena Rut i mam dzisiaj zaszczyt i przyjemność reprezentować Bibliotekę Narodową. Gdybym mogła prosić Pana o pomoc i pokazanie tego, o czym będę mówić. A będę mówiła o nowej cyfrowej Bibliotece Narodowej Polona, ponieważ tak doskonale się składa, że dokładnie tydzień temu, w czwartek 20 czerwca, nastąpiło uroczyste otwarcie nowej cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona. Stanęłam przed takim dylematem o to, ponieważ chciałam Państwu pokazać tę bibliotekę, która jest tworem niezwykle obszernym i skomplikowanym. Zdałam sobie sprawę, że aby to było możliwe, musiałabym wykorzystać istotną wielokrotność 15 minut, które mam do dyspozycji. Dlatego postanowiłam pokazać Państwu główną stronę, opowiedzieć o CBN Polonie, zachęcając Państwa do samodzielnego wejścia na stronę i zweryfikowania prawdziwości moich słów, których będą mogli Państwo wysłuchać. W pewnych kluczowych momentach ewentualnie poproszę o pomoc Pana Krzysztofa, jeżeli Pan się zgodzi. Już widzę, Pan to robi, przeglądając stronę, a właśnie na tym mi zależało. Śmiem twierdzić, iż nowa cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona jest tworem niezwykle atrakcyjnym i w pewien sposób rewolucyjnym. Dlaczego tak twierdzę, wyjaśnię w kilku słowach. Chciałabym w czasie swojej prezentacji powiedzieć o czterech kwestiach, które jakoś rozwinę. Po pierwsze, nie ukrywam, że jeżeli chodzi o zasoby i bogactwo kultury polskiej, jesteśmy tymi zasobami zachwyceni. I tym zachwytem chcielibyśmy podzielić się wszystkimi konsumentami kultury. Wiem, że to takie ekonomiczne określenie, ale takie tutaj padło. I pani Joanna Berdzik wypowiedziała takie słowa, że nie do końca zdajemy sobie sprawę, jak wielki mamy potencjał i jak olbrzymie zasoby. Myślę, że jesteśmy tego świadomi i tą świadomością chcemy właśnie się dzielić. Zasoby Biblioteki Narodowej dzięki temu portalowi udostępniamy powszechnie i za darmo. Pragnę podkreślić, za darmo. Biblioteka Narodowa ma nadzieję zakończyć erę takiego oto myślenia, że za dobry skan musisz ekstra zapłacić. Staramy się i robimy to, udostępniać nasze zbiory w najwyższej jakości właśnie za darmo. To jest pierwsza rzecz. Ta najwyższa jakość wynika z tego, iż aby zachwyt był dzielony, rzeczywiście użytkownik musi mieć do czynienia z najwyższą możliwą jakością, z najwyższą możliwą rozdzielczością. I tak właśnie się dzieje. Chcę również powiedzieć, że cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona jest tworzona samodzielnie i od podstaw. Co to znaczy? To znaczy, iż Biblioteka Narodowa nie kopiuje istniejących bibliotek cyfrowych. To, z czym Państwo mają do czynienia, powtarzam, jest tworzone samodzielnie i od podstaw. Aby wszystko to było możliwe, wszystko to jest możliwe dzięki temu, że korzystamy z wieloletniego doświadczenia Biblioteki Narodowej, doświadczenia ukoronowanego powierzeniem bibliotece przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego funkcji Centrum Kompetencji do Spraw Digitalizacji Zbiorów Bibliotecznych. Jesteśmy takim centrum kompetencji i staramy się z tego robić dobry użytek. Jeżeli chodzi o garść informacji technologicznych, to Polona została zbudowana jako one page application. To oznacza, że do swojego działania nie wymaga przeładowywania strony. To jest bardzo ważne, dlatego że w czasie dyskusji panelowej padły również takie kwestie dotyczące wydolności technologicznej szkół, że nauczycielowi może się coś nie otworzyć, zawiesić, że ze względu na bazę technologiczną internet może być wolny i tak dalej, i tak dalej. Przeładowywanie stron bywa niezwykle uciążliwe. Korzystanie z Polony, powtarzam, nie wymaga przeładowywania stron, co w sposób znakomity usprawnia korzystanie z niej. Jako część większego systemu Polona jest bezpośrednio związana z oprogramowaniem digitalizacyjnym Biblioteki Narodowej, które pozwala skanować i udostępniać, i teraz uwaga, do kilkudziesięciu tysięcy skanów dziennie. Ja powtórzę, do kilkudziesięciu tysięcy skanów dziennie. Co więcej,
Nowe cyfrowe repozytorium Biblioteki Narodowej, mam tutaj na myśli serwery, macierze dyskowe, ale także wieczysty backup, za moment, jeszcze nie dziś, ale dosłownie za chwilę, będzie mogło rozpocząć przyjmowanie zdigitalizowanych zbiorów wszystkich instytucji kultury. I tutaj widzimy wielką szansę na współpracę Biblioteki Narodowej z innymi instytucjami kultury. Tak jak powiedziałam, w najbliższym czasie będziemy mogli przyjmować zdigitalizowane zbiory innych instytucji kultury, tych instytucji, które z jakiegoś powodu nie mogą lub nie chcą utrzymywać własnych repozytoriów. Co więcej, portal Polony będzie stale rozwijany i sukcesywnie będą dodawane do niego nowe funkcjonalności. Odnosząc się bezpośrednio do Polony, to pierwsza strona Polona została stworzona w stylistyce cyfrowej pinakoteki. Inspirowaliśmy się tutaj najnowocześniejszymi portalami społecznościowymi. Pierwsza strona Polony ma przypominać i przypomina wall serwisu społecznościowego, takiego jak na przykład Pinterest. Natomiast zawartość pochodzi oczywiście z zasobów własnych, czyli z zasobów Biblioteki Narodowej. Codziennie pierwsza strona wygląda inaczej, dlatego że codziennie pokazujemy w niej inne, najciekawsze w naszym przekonaniu obiekty i tematyczne kolekcje. Z tysięcy codziennie digitalizowanych w Bibliotece Narodowej obiektów wybieramy ciekawostki, perełki. Dlaczego? Dlatego, aby pokazać domenę publiczną w jak najlepszym wydaniu, aby pokazać domenę publiczną jak najatrakcyjniej. Użytkownik wchodząc do Polony, może rozpocząć od filtrowania lub szukać interesujących go obiektów według własnego klucza. Decyzja, jak korzystać z Polony, należy do użytkownika. Tym samym realizujemy taki postulat sformułowany, właściwie może nie postulat, tylko taką opinię, którą zaledwie godzinę czy półtorej temu wygłosił profesor Wiktor Jędrzejec, że najważniejszy jest człowiek, to znaczy dla nas najważniejszy jest użytkownik i funkcjonalności dopasowane do jego potrzeb. Jeżeli chodzi o narzędzia, w które została wyposażona CBN Polona, to z przyjemnością mogę Państwu przekazać, iż Zoom, w który została wyposażona nasza biblioteka, porównywany jest jedynie do Art Project by Google. Co to oznacza? To oznacza, że użytkownik może oglądać wielkoformatowe obiekty, zarówno jak najdrobniejsze detale. I myślę, że to jest wielka wartość. Wejście na portal Polona wymaga logowania i to logowanie nie tylko jest kluczem, szyfrem dającym możliwość skontaktowania się, obejrzenia zbiorów biblioteki, ale także założenia kolekcji Moje Zbiory, to znaczy spersonalizowanie konta umożliwia bezpośrednią, online'ową, indywidualną pracę z zasobami. Zakładka Moje Zbiory pozwala zapisywać wybrane obiekty, pozwala na bieżąco z obiektami pracować, zapisywać efekty tej pracy. Odpowiednie zakładki pozwalają szybko wracać do wybranych obiektów, których są setki tysięcy, o czym już mówiłam. Co więcej, narzędzie dodaje użytkownikowi możliwość wygodnego tworzenia notatek poświęconych opracowywanym, oglądanym obiektom lub obszarom i, co też jest ważne, możliwość eksportowania tych notatek w tej chwili do Evernota, który pozwala się konwertować z innymi programami. Zadbaliśmy o to, aby te funkcjonalności były niezwykle intuicyjne, to znaczy, aby nie trzeba było pisać podręcznika do używania CBN Polony. Wydaje mi się, że kilkuminutowa obecność w bibliotece już daje pojęcie o jej funkcjonowaniu. Oczywiście z każdą minutą, z każdą wykonaną operację ta wiedza się utrwala i korzystanie z
zasobów Polony staje się łatwiejsze. Bardzo zależało nam również na tym, aby Polona była taką platformą współpracy z użytkownikami. To znaczy, aby użytkownik nie był tylko biernym odbiorcą tego, co mu proponujemy, ale współtworzył cyfrową bibliotekę narodową. Co to znaczy? To znaczy, że przy tworzeniu Polony otworzyliśmy się na środowiska internautów, zaprosiliśmy ich po prostu do współpracy i na przykład Polonie ma już swoją kolekcję, indywidualną kolekcję, kultowy facebookowy fanpage Fantastyka z Lamusa. To jest jeden z przykładów. Innym przykładem jest na przykład wspólna kolekcja rycin Tomasza Tretera, inspirowanych nimi obrazów Aleksandry Waliszewskiej, która zresztą jest jedną z bohaterek filmu prezentującego Polonę. Mamy świadomość, że jest to dopiero początek długiej drogi, natomiast mam również nadzieję, że ta droga będzie odbywana wspólnie z użytkownikami indywidualnymi, jak i instytucjami. Do tej współpracy serdecznie zapraszamy. Ale CBN Polona nie jest jedyną rzeczą, o której chciałam powiedzieć w kontekście tematu dzisiejszej konferencji. Więc podsumowując, powiem tylko, że jeżeli chodzi o kulturę otwartą na edukację, to CBN Polona pozwala oglądać, pobierać i dowolnie wykorzystywać za darmo i bez ograniczeń przepastne zasoby Biblioteki Narodowej. Daje również możliwość dzielenia się tymi zasobami na portalach społecznościowych, ponieważ konto założone w CBN Polonie pozwala na, znaczy daje możliwość zintegrowania tego konta z kontem na Twitterze, Facebooku, portalu MySpace czy w innych miejscach. W związku z tym, że mój czas się kończy, pragnę jeszcze powiedzieć, iż to, o czym powiedziałam dotychczas, dzieje się w obszarze, domeny publicznej i w obszarze obowiązującego prawa oczywiście. Natomiast Biblioteka Narodowa dysponuje olbrzymimi zbiorami chronionymi prawem autorskim. I tutaj pojawia się kłopot zasygnalizowany już w pierwszej części konferencji. Biblioteka Narodowa stara się na własną rękę rozwiązać ten problem pozyskiwaniem licencji niewyłącznych na publikacje przydatne w edukacji dzieci i młodzieży. Mamy w tej chwili takich licencji niewyłącznych już około 100. I tutaj widziałabym współpracę zarówno z ORE, jak i z instytucjami reprezentowanymi przez państwo, współpracę w określaniu potrzeb, które licencje warto byłoby zdobyć i pomocy w zdobywaniu tych licencji. Co to znaczy pomoc? No cóż, jeden z panelistów powiedział, że w tej chwili bardzo trudne są bariery mentalne związane z zdawaniem licencji niewyłącznych przez danych autorów. No cóż, Biblioteka Narodowa jedyne co może zrobić, to wykorzystywać swój urok osobisty, aby namówić takich autorów, aby zgodzili się takich licencji udzielać i raz na jakiś czas na szczęście nam się to udaje. Już na takie zupełne zakończenie, jeżeli chodzi o kulturę otwartą na edukację, Biblioteka Narodowa proponuje również szkolenia dla nauczycieli, szkolenia dla bibliotekarzy i takim działaniem, którym szczególnie chciałabym się pochwalić, to szkolenie zatytułowane Biblioteki cyfrowe, portale i serwisy internetowe w pracy nauczyciela bibliotekarza. Było to szkolenie skierowane do nauczycieli bibliotekarzy, co zostało zasygnalizowane w tytule. W tej chwili przeprowadziliśmy wersję pilotażową. W ciągu dosłownie 4 czy 6 tygodni przeszkoliliśmy około 100 osób i wydaje mi się, że jest to również sukces godny odnotowania. Dziękuję Państwu bardzo.